Witajcie kochani, mamy kolejną środę, Marzena Śmigielska Energy Boost Was wita. Masz już wyznaczony cel, wiesz już co chcesz w życiu osiągnąć, a odkładasz wszystko na ostatnią chwilę albo w ogóle tego nie robisz. Dlaczego tak się dzieje? Jedni nie robią tego, bo boją się porażki, tego co ludzie powiedzą, kiedy im się nie uda. Drudzy nie podejmują działania dlatego, że są perfekcjonistami i myślą, że to, co będą robić, aby osiągnąć swój cel, nie będzie ich do końca satysfakcjonował. Chroniczne odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę nazywa się prokrastynacją. A Ty jaką osobą jesteś? Czy uwielbiasz deadline i właśnie odkładasz wszystko na ostatnią chwilę? Czy jednak podzielisz sobie wszystko na etapy, zrobisz w odpowiednim czasie, a właściwie zdążysz przed wyznaczonym terminem? Ja też kiedyś stosowałam zasadę prokrastynacji. Pierwszy raz pamiętam, byłam małą dziewczynką i miałam na język polski napisać wypracowanie. Oczywiście zostawiłam sobie to na niedzielę wieczór, bo w piątek mi się najzwyczajniej w świecie nie chciało. W sobotę bawiłam się z dzieciakami na podwórku, w niedzielę też przebomblowałam trochę czasu i kiedy wyskoczyła niezapowiedziana uroczystość rodzinna, mama powiedziała do mnie: niestety nie pojedziesz ze mną, bo musisz napisać wypracowanie na język polski. Pamiętam, jakie uczucia mi wtedy towarzyszyły, byłam po prostu wściekła, ale byłam wściekła na siebie, bo mogłam przecież to zrobić w piątek. Wtedy postanowiłam sobie, że nigdy więcej w życiu nie odłożę niczego na ostatnią chwilę. Aha, tak się tylko mówi. Drugi raz spotkało mnie to, gdy byłam już dorosłą kobietą, miałam własne dziecko i ktoś poprosił mnie o zrobienie czegoś. Zostawiłam sobie oczywiście wszystko na ostatnią chwilę. I wtedy moje dziecko spadło z łóżka, rozbijając sobie głowę, właściwie oko, i wylądowałam z nią w szpitalu, spędzając na SOR-ze jedyne 7 godzin. Niestety nie miałam czasu na zrobienie tego, co komuś obiecałam. Znów poczułam się okropnie, taka nieodpowiedzialna, a przecież ja taka nie jestem. I wtedy zdecydowanie powiedziałam sobie: basta, nigdy więcej nie będę stosować zasady prokrastynacji. Kiedy starałam się zdobyć stanowisko, na którym mi zależało, a dokumenty należało złożyć od 1 do 6, to ja je złożyłam już 1. Rozbiłam sobie cały plan działania na etapy i zrobiłam to przed czasem. Dlaczego? Bo deadline'y strasznie mnie frustrują, powodują, że jestem podenerwowana. Jedyne, o czym myślę, to cały czas o tym, że muszę coś tam zrobić. Dlatego tego nie znoszę. Ty też możesz walczyć z prokrastynacją. W jaki sposób? Swój cel rozbij na etapy. Będzie Ci po prostu łatwiej, robiąc małymi kroczkami. Druga rzecz to zacznij tu i teraz. Ludziom jest trudno rozpocząć, ale najtrudniejszy jest, jak to mówią, pierwszy krok. Już samo zaczęcie powoduje, że ludzie mają w swojej naturze coś takiego, że chcą zawsze dopiąć coś tam do końca. Każde działanie doprowadzić do końca. Kolejna szkoła mówi, że zacznij swoje działania od najtrudniejszych zadań. Potem już będzie tylko z górki, będzie Ci łatwiej. Jeszcze inna szkoła mówi: nie, zacznij właśnie od najłatwiejszych, bo jak zaczniesz cokolwiek robić, to wdrożysz się i już pójdzie Ci łatwiej. Być może. To od Ciebie zależy, jak to zrobisz. Kolejna rzecz to ustal sobie swoje własne tempo pracy, ale tak, że jeśli ustalisz, że będziesz pracować codziennie pół godziny, to nawet jeśli zdarzy Ci się jednego dnia nie zrobić tego, to miej świadomość tego, że będziesz musiała czy musiał to nadrobić. Kolejna rzecz, mów do siebie pozytywnie. Wolę mieć to czy to, chciałabym osiągnąć to czy tamto. To pozytywne mówienie też nastraja Cię do tego, żeby zacząć to robić. Kolejna rzecz to stosuj zasady Pareto. Zasada Pareto, czyli 20% Twoich działań wystarczy, aby osiągnąć 80% efektów. Patrząc na słowa Jimmy'ego Ryuna, który mówi, że motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać. Po prostu zacznij. I ostatnia rzecz to Twoja postawa, czy przedostatnia właściwie. Twoja postawa, jeśli wstajesz rano już: Jezu, będę musiał się tym zająć, to już Twoje ciało powoduje, że Tobie się tego nie chce. Ale jeśli wstaniesz rano i powiesz: dobrze, dzisiaj zrobię to i tamto, to Twoje nastawienie spowoduje, że będziesz miał więcej motywacji do tego, żeby to zrobić. No i ostatnie, najważniejsze, usuń wszystkie rozpraszacze. Komórki, komputery, dzieci, dzwoniący telefon, czy cokolwiek, co jest w stanie Ci zakłócić.
A jeżeli już musisz zastosować tą prokrastynację, to w takim pozytywnym znaczeniu. Kiedy? Wtedy, kiedy ktoś prosi Cię o wykonanie czegoś, na co Ty nie masz ochoty. No, często decydujemy się na to pod wpływem chwili, impulsu, zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś dość mocno na nas naciska. Zastosuj tą zasadę i powiedz sobie wtedy, muszę się nad tym zastanowić. Daj sobie po prostu czas. Powtarzaj to zdanie za każdym razem, kiedy ktoś Cię o coś poprosi. Daj sobie godzinę, dwie albo cały dzień na to, żeby podjąć decyzję. I jeśli już ją podejmiesz, to działaj. Dziękuję Ci za dzisiaj bardzo. Jeśli Ci się podobało, umieść jakiś komentarz. A ja zapraszam Cię na najbliższą środę na kolejny filmik. Pozdrawiam serdecznie, Marzena Śmigielska, Energy Boost.